produkuję swój produkt, to muszę mieć swój kod ANI SKU. Jeżeli tak, to jak mogę je załatwić? SKU nadajesz sam. Jest to kwestia związana z tym, że SKU to jest po prostu twój wewnętrzny kod producenta, tak się to się nazywa, a jeżeli chodzi o EAN, to już też widzę, że jakby dzisiejsze spotkanie mocno opiewa o EAN-y, produktyzacji i tego typu rzeczy. No w sumie też ciekawie, czasami też tak bywa, więc jeżeli chodzi o swój kod EAN, to ja polecam go zdecydowanie mieć. Teoretycznie nie musisz, ale w dzisiejszej dobie tego, co się dzieje z katalogiem produktów i ogółem pod kątem jakby wyjścia opcji na Amazon i na inne, powiedzmy, platformy, warto mieć ten kod, po prostu zarejestrować sobie ten kod w GS1, gdzie trzeba co roku płacić za to opłatę. Tak to mniej więcej działa. Dzięki za uwagę. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.